Dobry. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czym właściwie są olejki eteryczne i jak działają. Zapraszam. Czym są olejki eteryczne? Olejki eteryczne są to takie specjalne olejki dodawane do różnego rodzaju świeczek, do olejów i które generalnie mają pomóc w odprężeniu się, mają pomóc, żebyśmy się odprężyli i żebyśmy po prostu byli spokojniejsi i podobno mają nawet wpływać na większą wytrzymałość w sprawie bólu. Ale czy to prawda? Ale czym są dokładnie olejki eteryczne? Olejki eteryczne są otrzymywane z roślin. Właściwie to są w większości, że tak powiem, części ochronne roślin. Są to specjalne płyny, które rośliny wydalają, żeby się chronić. I są w większości, są albo stworzone z terpenów, albo z różnego rodzaju związków aromatycznych. I tego jest jeszcze więcej. Ale jako już wiemy, z czego się składają te olejki, to w takim razie musimy sobie uświadomić cały tytuł tego odcinka, czyli czy one rzeczywiście działają. A widzicie, z tymi olejkami jest taki problem, dlatego że bardzo trudno jest rzeczywiście uzasadnić, czy one działają, czy nie. Są oczywiście różnego rodzaju badania, no ale przedstawię je za chwilkę. W 2005 roku przeprowadzono eksperyment, który polegał na tym, że do jednego z gabinetów lekarskich dano dużo różnego rodzaju świeczek z olejkami eterycznymi, które miały podobno pomóc w uśmierzeniu bólu i w stresie, a potem zapytano 220 osób, które odwiedziły ten gabinet, czy rzeczywiście działały, dano im różnego rodzaju ankiety, jak się czuli, co ich najbardziej bolało, takie typowe pytania sprawdzające, czy te olejki rzeczywiście działały. I w zasadzie to tak trudno było po tym badaniu stwierdzić, dlatego że pewne pytania były niedokładne, ale wygląda na to, że działały przez jedno, w zasadzie tylko jedno badanie, ale są też inne. Kolejne badania z olejkami przeprowadzono w 2006 roku na nowych matkach, na kobietach, które niedawno urodziły dzieci i podano je właśnie tym olejkom, je podano te olejki i podano je masażowi. I potem sprawdzono, potem się zapytali, czy rzeczywiście to działało, czy czuły się bardziej odprężone, czy to pomogło ze stresem i z bólem po porodzie. No i wtedy rzeczywiście stwierdziły, że no tak, działało i to bardzo, ale no pomijamy tutaj też fakt, że masaż dobrze działa na ludzkie ciało tak generalnie. Jednym z innych czynników, czemu ludzie sądzą, że takie olejki działają, jest tak zwany efekt placebo, czyli efekt, który bardziej polega na tym, że ci się wydaje, że to działa rzeczywiście, niż to naprawdę działa. To znaczy, że po prostu ty tak sądzisz tylko, że to działa i masz tak głęboko to zakorzenione, te myślenie, że to działa, że rzeczywiście tak sądzisz i rzeczywiście to na ciebie działa. To takie sztuczne, powiedzmy, działanie. A więc w zasadzie nie wiadomo dokładnie, jak te olejki działają i czy w ogóle działają, ale jeżeli, że tak powiem, no ładnie pachną i podobają wam się, a takich olejków używacie i rzeczywiście sądzicie, że działają, no to możecie ich używać, no bo przecież kto bogatemu zabroni, jeżeli działają, to proszę bardzo. A ja się z wami żegnać, do następnego.